Cieszę się bardzo, że planowo mogliśmy stąd wyruszyć. Rozkład jazdy został przeze mnie oczywiście zmieniony. A tutaj powinno być... Tutaj przewijemy tu od Borowej do Nowej Rudy, powinno być 130, ja zrobiłem 140. Taka jest tam prędkość szlakowa. A to co tutaj jest i było 130, to jest teoria starych przepisów. Że jako jeden maszynista bez systemu ETCS sprawnego nie możemy jeździć więcej niż 130. Uznajmy, że w tym przypadku system ETCS jest sprawny, no chociaż no niestety maszyna go nie odwzorowuje, ale no... No idźmy do tego, że jest. Się tak umówmy. No, jest na 40. Więc tak też ustawiamy sobie tempomacik. Będzie hamowanie awaryjne? A czemu by miało być hamowanie awaryjne? Co się stało gdzieś? Mi się nie wydaje. Raczej na razie wszystko idzie w porządku. Pociąg towarowy z kontenerami jedzie. Ludzie są. O, zaraz będzie nas wyprzedzać. Widzę, że prędkość łapie. Idzie równo z nami, te 40. Trochę przyspiesza, no. Jadę 39. Tak tempomat trzyma. Więc nie będziemy tutaj w niego ingerować. 1 km tam, czy tamtą, to już naprawdę dużej różnicy nam nie robi. Kiedy jest dwóch maszynistów, ogólnie tu chodzi o prędkości przejazdowe przede wszystkim, tak? Dwóch maszynistów jest na pewno we wszystkich pociągach, które jadą powyżej 160 km na godzinę, bo takie są wymogi przepisów. Jeśli pociąg jedzie powyżej 160 km na godzinę, musi być ich dwóch. Ostatnio właśnie była taka dosyć neuralgiczna zmiana, bo normalnie jeden maszynista jakby mógł jeździć tylko do 130 km na godzinę. Jeśli pociąg miał jeździć powyżej tej prędkości, miało jeździć tych maszynistów dwóch. Ale z racji na braki kadrowe została wprowadzona zmiana, że jeśli na linii jest system ETCS, no wtedy wystarczy tylko jeden maszynista, żeby jechać z prędkością do 160 km na godzinę. A powyżej tej prędkości musi dalej jeździć dwóch maszynistów. Więc na przykład w takich pociągach Pendolino, jak ED250, zawsze jeździ dwóch.
O nocnych zmianach bynajmniej nic mi nie wiadomo, ale też nie jestem znawcą, więc z rury mówię, że mogę się mylić. Może jest coś takiego. Gdzie pytanie to bardziej do kolegów maszynistów, którzy też nagrywają na YouTube, kolegów po fachu moich, względem filmów YouTubeowych. Oni wiedzą to dokładnie, gdyż tam pracują, więc muszą je znać. A mogę powiedzieć tylko tyle, na ile się orientuję. Widzę pociąg Intercity wjeżdża z naprzeciwka z dwoma wagonami. Super, bardzo długi. Czekamy na niego. 17, już mamy 2 minuty opóźnienia. Dwoma, nie, cztery ma wagony, a wydawało się, że dwa. Pięć. Ten ślepy jestem, dokładnie. Okulary mam, a dalej ślepy. Jedziemy po lewym. Okej. Nie ma problemu. Witam serdecznie, panie potworze. Czy mogę częściej robić transmisję? Postaram się, aby tak było. Jeżdżamy na tor lewy, więc włączamy światła do jazdy po torze niewłaściwym. Jedziemy. Staram się robić częściej transmisję, ale no niestety jestem ograniczony tutaj do symulatorów takich jak maszyna, albo takich trochę właśnie mniej wymagających. Gdyż no niestety mój komputer już nie utrzymuje. No właśnie, praca zawodowa ogranicza. U mnie też jest tak samo. Zazwyczaj człowieka nie ma przez 3 tygodnie w domu albo dwa i tak o tym wraca, to też trochę jest do porobienia i w domu. Niby jest 110. Ja nie wiem, ja to chyba byłem ślepy, już się zapatrzyłem na czat. No tak, rzeczywiście. No i tak, panie potworze, jestem zdziwiony, że udało się zebrać nas fanów kolei na tym kanale, aż 400 już. Zagadałem i chyba w peron nie wyhamuje, tak? Masz pan hamowanie awaryjne.
Rosja. No wysady. Właśnie, był dzisiaj jeden widz, co chciał mieć awaryjne hamowanie. Proszę bardzo, właśnie się udało to zrobić. Czego się nie robi dla widzów, nie? Mówi pan pociągnie tylko na komputerze, a czemu nie w rzeczywistości? Też. No, jeździć pociągiem, no. Ogólnie, ale no jako pasażer, bo no nie pracuję w tym zawodzie. Niestety przez wadę wzroku nie jestem w stanie tego robić. Ten gotów, jak dopiero stanąłem, otwórz te drzwi. Rodzina i tak dalej, mówi pan, no. Ja też, no ja to też zazwyczaj tylko tam w rzeczywistości to. Jedyne co to też właśnie dziś się jedzie, trzeba dojechać punktu A do B, to wtedy też tak w rzeczywistości. Tylko wtedy pociągi widzę, tak to też mi się nie chce. Cały czas człowiek chodzi. Nie tu, to tam, jak nie do lekarza, to gdzieś, a to też właśnie z rodziną sobie człowiek chce trochę posiedzieć. Wiosna 40 podany. Można grać online, to znaczy w maszynę nie da się grać online. Ona jest na przykład Simray albo Train Driver 2. No jakoś ostatnio w Train Driver 2 nie graliśmy. W sumie od czasu, kiedy Simray wyszedł. No tak, maciety fajne są, ale sam osobiście nie mam na to miejsca i czasu, żeby się tym też zajmować. Ale to się zgadza, maciety są fajne. Ostatnio właśnie byłem we Warszawie. No też mieli właśnie taką macietę w Muzeum Kolei. Odwiedziłem stolicę, miałem chwilę czasu, to odwiedziłem Muzeum Kolei. Albo symulacje na komputerze. No właśnie, no bo to jest, no tak mało czasu zajmuje. Można sobie usiąść, trochę pojechać. I iść robić coś innego, nie? Dużo czasu to nie zajmuje. Dobrze. Drzwi z prawej strony otwarte. No też druga właśnie sprawa. Strasznie drogi ten. Strasznie drogie zajęcie. Tworzenie makiet.
Kiedyś właśnie tu się tak patrzyłem z ciekawości na to, to tam jedna lokomotywa potrafi naprawdę z 1000 zł kosztować. A jasne. Niech pan idzie do żony. Żona ważniejsza niż oglądanie YouTube'a. Ma pan rację. Do miłego wieczoru i dobrej nocy życzę dla pana i dla żony. Mamy minutę opóźnienia, 4 minuty, 5. Nieciekawie. Następna stacja Azura. Dziękuję bardzo za łapeczkę. I liczę, że pan zostanie na dłużej. Zresztą pan napisał, że będzie odcięcie oglądu, więc myślę, że tak się stanie. Zresztą z tej transmisji też będzie zapis w formie odcinków. Jazda bezprądowa, więc jedziemy bezprądowo. Właśnie, dokładnie. To się zgadza. Oznaczę na przykład na YouTubie, to ja zrobiłem tak jak dzisiaj i po prostu zaplanowałem transmisję, że będzie o 21:00 YouTube pozwala. Studio YouTube'owym, tam gdzie się przesyłam filmy, jest taka opcja transmituj na żywo, tam się wpisuje tytuł, opis i przechodząc dalej można kliknąć sobie zaplanuj i tam się podaje na kiedy i wtedy to jakby jest i ludzie to mogą sobie zobaczyć, ustawić przypomnienie. Chyba że pan na Twitchu streamuje, to nie wiem jak to do końca tam wygląda. Sygnał RP1 musiał być. O tym informowały wskaźniki. Odjeżdżając z peronów jeszcze raz trzeba RP1 podać, bo też taki wskaźnik jest. Troszkę przesadziłem z tym dohamowywaniem. Właśnie, dokładnie, dokładnie o tym mówię. 3000 zł za pociąg specjalny. Ja jeszcze sama makieta. Ja mówiąc tu o modelach. Z ceny, żeby sobie wykonać taką makietę, to ile to też pieniędzy. Co tu jest nie tak? R2 tu jest? Aha, fajnie, że jadę za tym kanałem radiowym. Tam był wskaźnik, że R2, ale wydawało mi się, że to było do toru, co odbijał w lewo. Jak my jechaliśmy po niewłaściwym, to
A nie wyszło. Światła mamy do jazdy właściwej, dobrze. Przestawiłem. Hipolit odstępowy, a potem Hipolit przed nami. I sygnał baczności, o czym informują wskaźniki, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Ci to będzie stówka, więc sobie już bawmy. Otwieramy drzwi. 5 minut opóźnienia, 6 praktycznie.